To będzie bardzo dobry dzień. W 3 minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. To będzie dobry dzień mimo przerażającej prawdy, mimo takiego pesymistycznego nastroju, który panuje w związku z tym, co dzieje się na naszej wschodniej granicy. Kiedy patrzę na upadek człowieczeństwa, na okrucieństwo, które się tam dzieje, to staram się zrozumieć, jak jeden człowiek może drugiemu taką rzecz zrobić. I wtedy przypomniały mi się eksperymenty prowadzone przez psychologów. Zaczęło się od Zimbardo, ale później w 1964 roku Stanley Milgram dokonał pewnego eksperymentu. Był on jako profesor, obok był człowiek, który brał udział w eksperymencie. Po drugiej stronie był aktor, który był podłączony rzekomo pod prąd i miał zapamiętywać pewne sekwencje. Kiedy nie wykonał zadania w odpowiedni sposób, profesor zachęcał osobę obok, żeby poraziła go prądem. I co się okazywało? Że ludzie potrafili to zrobić, czyli potrafili zwiększać nasilenie prądu, oczywiście nie wiedząc, że po drugiej stronie jest aktor i tej osobie się nic nie dzieje. Doszło do tego nawet, że tak właściwie podawany prąd już był na granicy życia i śmierci. Profesor kazał, ten, który brał udział w eksperymencie, wykonywał. Podobny eksperyment zrobiono w Polsce. Przez profesora Grzyba był prowadzony i on był podobnie przygotowany, czyli symulant, który był rzekomo rażony prądem i 10 przycisków. Co się okazało? Że aż 90% osób było w stanie przycisnąć ten przycisk, który najbardziej mógł razić prądem. W związku z tym, że autorytet, czyli pan profesor, tak właśnie kazał. I kiedy dziś patrzę na tempo wykonujących rozkazy na granicy, kiedy jest bezduszność, kiedy nie liczy się życie drugiego człowieka, to przypominają mi się te eksperymenty. I one pokazują, do czego jest zdolny człowiek. Bardzo dołujące i bardzo dające do myślenia. Miłego dnia. Zapraszam, Alina Kaźmierczak.